Arktyka to nie tylko piękne środowisko. To miejsce, w którym prowadzimy m.in. badania paleoocenograficzne. Mamy środek lata i znajdujemy się w fiordzie Horsund. Dzisiaj badamy przeszłość tego fiordu za pomocą rdzeni geologicznych. Dlaczego akurat tutaj? Bo to jest szczyt góry na środku fiordu. I tutaj tempo odkładania osadu jest stosunkowo małe. Na początku rdzeniownik jest przygotowywany i pieczołowicie skręcany, gdyż pod wpływem siły wbija się w dno morza. Całkowita masa tego sprzętu to około 800 kg. W centralnej części fiordu Horsund znajduje się stożek, wybrzuszenie, gdzie osady są skutecznie wymywane, stąd właśnie małe tempo akumulacji, czyli osadzania się osadów. Dzięki temu stosunkowo krótki rdzeń, bo 1,5-metrowy, ma szansę objąć czas geologiczny do około 10 tysięcy lat. Jakbyśmy poszli gdziekolwiek dookoła na większą głębokość, to tam te osady się układają bardzo szybko. I żeby wziąć rdzeń taki stary jak chcemy, czyli żeby obejmował jakieś 12 tysięcy lat najlepiej, to byśmy musieli wziąć 14 metrów tego osady. Robimy co się da, żeby wziąć rdzeń, który pokaże sekwencję osady, czyli zmiany, jakie następowały w ciągu tych 10, 11, może jakieś nawet 12 tysięcy lat. Po zabezpieczeniu rdzenia i jego dokładnym opisaniu, rdzeń zostanie umieszczony w temperaturze zbliżonej do aktualnej temperatury dennej, to jest około 4 stopni Celsjusza, tak by pozostawić nienaruszone struktury osadów. Dopiero w sterylnym laboratorium rdzeń zostanie otwarty, a następnie pocięty. Wykorzystanie skomplikowanych metod badawczych pozwoli na poznanie, z jakiego okresu pochodzą kolejne struktury osadów. Dzięki temu możemy poznać przeszłość Horsundu, jak zmieniło się jego środowisko zarówno w czasie ciepłych, jak i zimnych okresów holocenu.